Speak. Pan Andrzej Postawka, kierowca rajdowy, rajd historyczny Monte Carlo. Przed nami start z Warszawy już w najbliższą niedzielę. Za nami Fiat 125P, rocznik 1976. To pana piąty start. Jakie oczekiwania w tym roku? Jak zawsze, nie będę skromny, że wszyscy startują po to, żeby ten rajd wygrać. Ja nie sądzę, żeby tym samym się było to możliwe, ale w coś trzeba wierzyć. Samochód, historia. Nie wszyscy go znają, my go znamy, bo testowaliśmy nim jeszcze przed otwarciem fragment autostradowej obwodnicy Wrocławia, ale to jest samochód, który tylko chyba z zewnątrz wygląda jak taki stary, klasyczny Fiat. Znaczy, samochód jest w 100% oryginalny. Ma około 100 tysięcy km przejechanych, ma oryginalną blacharkę, niestety ma popełny lakier, ponieważ były jakieś tam kolizje w historii nieduże i po prostu już nie można było dobrać koloru lakieru i dlatego zamiast malować jakiś fragment musieliśmy przemalować całe auto, bo ten oryginał lakier był na tyle dobry, że mógłby wystarczyć do dzisiaj. Ale jest zasada podczas tego rajdu, że jego wnętrzności muszą, że tak powiem, być to zupełnie oryginalne, tak? To znaczy każdy samochód ma kartę identyfikacyjną FIA i na badaniu technicznym jest sprawdzana oryginalność samochodu do tej karty. To jest paszport jak gdyby samochodu, w którym są opisane wszystkie jego parametry, zdjęcia itd. Także nie ma kłopotu z identyfikacją. Jest również ciekawa rzecz, mianowicie start to jest start piąty pana, natomiast ten Fiat tak naprawdę już tą trasę tegoroczną przejechał w pewnych niespodziewanych okolicznościach sylwestrowych. Wybraliśmy się innym samochodem na objazd trasy, ale niestety awaria samochodu zmusiła nas do wymiany auta i powtórzyliśmy objazd całej trasy tym samochodem, więc można powiedzieć, że ten samochód już przejechał jeden raz w tym roku. Naszą trasę już zna. Rajd Monte Carlo kojarzy większość ludzi, choć trochę interesujących się motoryzacją, natomiast historyczny rajd Monte Carlo wydaje mi się, że już nie, a okazuje się, że tam startuje dużo więcej zawodników, dużo więcej samochodów. To też ma już bogatą tradycję ten rajd historyczny. Rajd historyczny tym się różni od rajdu mistrzowskiego, że jest rozgrywany według starego regulaminu, ale jest rozgrywany dokładnie na tych samych odcinkach specjalnych, na którym się skończył i ten rajd, który wygrał Francuz Leb na Citroenie, który się skończył 3 dni temu. My jedziemy po tych samych odcinkach, z tym, że mamy część odcinków w nocy. Rajd mistrzowski jest rozgrywany w dzień dla telewizji, dla nas i w dzień i w nocy. Podobno bardzo spontanicznie reagują kibice, którzy są na trasie, niczym na trasie niegdyś wyścigu pokoju, mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy gdzieś tam częstują kawą czy ciasteczkami. Naprawdę tak jest? Nic się nie zmieniło, to jest święto. W małych miasteczkach w tym dniu nie pracują, wylegają, wystawiają stoły na ulicę, częstują, zatrzymują. To jest uciążliwe, ale bardzo miłe. W rajdzie historycznym bierze też udział wielu niegdyś bardzo znanych i topowych kierowców, nawet z tego co wiem z Formuły 1. Oczywiście. Czołówka pierwszych 10 nazwisk to są ludzie, którzy przynajmniej raz wygrali rajd Monte Carlo, bądź są uznanymi zawodnikami w innych formułach sportu motorowego. My się tam czujemy trochę jako ubodzy krewni. Ale zmasowany start polskich Fiatów, które wyglądają w sumie identycznie, bo mają te niebieskie pasy, trochę różne kolory i tak dalej, już jest zauważalny. Zauważalny w rajdzie jest, jak jest kilka samochodów tak samo wyglądających. Francuski mistrz kierownicy Eric Coma wystawiał kolekcję 10 Renault Alpine A110, A310 czy Renault 8 i to była stajnia zauważalna. Drugą taką stajnią jest stajnia polskiego Fiata. 6 Fiatów wyglądających prawie identycznie, to, że one się różnią kolorami, to nie ma znaczenia, jest też zauważalna w tym rajdzie. Bo z kolei to wynika z malowania, z tych pasów, z napisu Fiat, polski Fiat na masce, bo te inne samochody nie mają tych napisów. Każdy wie, jak wygląda Porsche czy Mercedes. A polski Fiat we Francji był znanym samochodem, był eksportowany przez firmę Chardonnay w dużych ilościach i starsi Francuzi rozpoznają ten samochód.
rozpoznają Fiata, oczywiście rozpoznają Renault, Porsche, ale startują też samochody czasem no, z kosmosu, można powiedzieć. Pamiętam, opowiadał pan niegdyś mi o Wespie, którą jechali Szwedzi, która wzbudzała sensację. Jakie jeszcze takie, powiedzmy, pojazdy zapomniane tam startują? No, w tym roku z Polski jeździ takim samym po raz pierwszy w historycznym Zastawa. Dobry samochód, to jest kopia Fiata 128, ale jako taka fizycznie nigdy nie startowała i na pewno będzie sensacją. Proszę powiedzieć, start z Warszawy w niedzielę i jak to potem wygląda? To jest według specjalnych zasad rozgrywane, tak? Najpierw jest dojazd. Organizator dostarczył regulamin, w regulaminie jest wypisana trasa. My musimy przejść taką trasę z Warszawy przez Katowice, Wrocław, Drezno, Bad Homburg koło Frankfurtu. Następnie dojeżdżamy do granicy francuskiej koło Miluzy, Socha przez centrum Peugeota i stamtąd wzdłuż szwajcarskiej granicy aż do granicy włoskiej. Przekraczamy granicę włoską, wjeżdżamy przez Col della Madonna, to jest przełęcz na wysokości 1800 metrów do Włoch. Jedziemy 100 km przez Włochy i wjeżdżamy z powrotem do Francji przez Col de Tende i jest pierwszy odcinek specjalny Cuisinesa w Sospel. To będzie pierwsza klasyfikacja dla wszystkich po tym odcinku dojazdowym. W sumie jest to 40 godzin jazdy na stop. Tyle godzin jazdy, a to wszystko poza tym, że z naklejką Polski Fiat na masce, to także z naklejką Europejskiej Stolicy Kultury, jak się dzisiaj dowiedziałem. Tak, prezydent Dutkiewicz otoczył nas swoim protektoratem i efekt jest taki, że będziemy mieli na samochodach napisy Wrocław Stolicą Kultury Europejską. W takim razie pozostaje życzyć powodzenia, no i jak najlepszego miejsca, poprawienia tego rezultatu z zeszłego roku, który i tak był dobry, bo przypomnijmy, to było 55. miejsce w generalce. Czyli życzymy co najmniej 54., a może nawet uda się lepiej i w tym roku. Dziękuję serdecznie. Zabawnie powiem, z Cyskiem startowaliśmy, powiedział tak, że jak będziemy na pierwszej stronie wyników, to się wykąpię w morzu. Mieliśmy ostatnie miejsce na pierwszej stronie i musiał biedny skoczyć do morza, mimo że to był styczeń.